Parafia Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej zorganizowała w Śmiglu pierwszy festyn rodzinny. Pomogła gmina, przedsiębiorcy, Stowarzyszenie Światło Nadziei i wiele osób otwartego serca. Pod śmigielskimi wiatrakami, jak na festyn rodzinny przystało, były tłumy ludzi wraz z dziećmi. To dla nich przygotowano najwięcej atrakcji, z których korzystać mogły bez ograniczeń. Stoiska z gastronomią i przepyszne domowe wypieki w plenerowej kawiarence stwarzały piknikową atmosferę. Na scenie ciągle działo się coś ciekawego. Artystyczną konferansjerkę prowadził aktor i autor piosenek Tomasz Pawłowski. Występowały zespoły młodzieżowe. I w naszej parafii, i w naszej parafii Jezus kocha mnie, i w naszej parafii Jezus kocha mnie, i w naszej parafii Jezus kocha mnie. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus kocha mnie. Aplauz wzbudził występ tenora księdza oblata Wojciecha Ruszniaka z Wielkiej Wsi. Gdyby wybrał drogę kariery artystycznej, jego głos byłby przepustką na największe sceny operowe świata. Śpiewam sercem, mówił skromnie. Wielka sława pożarny, książę błazna jest twardy. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wielka sława pożarny. Talent księdza Wojciecha Ruszniaka poruszył serca uczestników imprezy, a jego przepiękny głos porwał do tańca współorganizatorkę festynu, poseł Małgorzata Adamczak. Każda krew odważnie zaprasza. Panowie, zapraszać panie. Miłości wzajemnie kochać. Wszystko udało się doskonale. Ksiądz kanonik Krzysztof Mizerski najbardziej obawiał się o pogodę. Przyznał, że jak widział chmury, to szybciej odmawiał różaniec. Pomogło. Pogoda sprzyjała organizatorom i uczestnikom festynu, a słynący z poczucia humoru wikary ksiądz Tomasz Nowak zmienił na kilka chwil zawód. Być może powodzenie pierwszego parafialnego festynu sprawi, że ich organizacja stanie się tradycją w parafii. Bracia, siostry, wstańcie, wywyższajmy jego imię. Wywyższajmy jego imię, wywyższajmy jego imię, wywyższajmy jego imię. Dzisiaj tu, radosnym sercem. Brawo dla odważnych.